dzisiejszym poradniku pokażę Państwu, jak korzystać z funkcji filtrowania danych, tak aby wyszukać interesujące nas informacje, które są dostępne w zasobach programu Drzewo Genealogiczne, w szczególności w zakładce Osoby, Związki oraz Multimedia. W wersji 4.17, tutaj macie Państwo dostępną swoją wersję programu, którą używacie aktualnie, którą macie zainstalowaną i uruchomioną. Jest to wersja 4.17 u mnie. U Państwa może być oczywiście ta wersja inna, ale od wersji 4.17 został zastąpiony przycisk Wyszukaj, który znajdował się w tym miejscu, przyciskiem Filtruj. Czyli od wersji 4.17 zamiast Wyszukaj będzie tutaj przycisk Filtruj i dodatkowo operacje filtrowania danych pojawiły się w tym pasku takiego wyszukiwania, szybkiego dostępu w każdej części formularza Osoby, Związki i Multimedia. Czyli w osobach mamy tutaj filtruj oraz przycisk filtruj. Związki, przycisk filtruj oraz tutaj też filtrowanie dostępne z tego poziomu. I w multimediach podobnie filtruj oraz przycisk filtruj w tej części. Od wersji 4.17 przycisk wyszukaj został zastąpiony przyciskiem filtruj, ale też dodatkowo funkcja filtrowania została zmodernizowana tak, aby można było zapisywać własne filtry z własnymi kryteriami wyszukiwania. I na przykładzie zakładki Osoby pokażę Państwu, jak to zrobić. Kliknąłem zakładkę Osoby, teraz klikamy przycisk Filtruj i Dostosuj filtry. W tej chwili pojawi się formularz, który umożliwia definiowanie własnego filtru wraz z własnymi kryteriami filtrowania. Ja sobie utworzę taki nowy filtr, mogę albo skorzystać z opcji Nowy, lub też tu od razu wybrać, ponieważ nie mam żadnego filtru, wówczas mogę wybrać od razu przejść do kryteriów filtrowania i wybieram filtr, którym chciałbym teraz wyszukać z bazy moich 17 osób, które tu mam. Proszę zobaczyć, mam 17 osób. Chciałbym przefiltrować tą listę tylko o osoby, których nazwisko zawiera wartość, czyli ciąg znaków, przykładowo Kowal. Czyli chcę teraz z 17 osób wyłuskać tylko te, w których ciąg taki znaków Kowal występuje w ogóle w polu nazwisko. Robię zapisz, zastosuj. W tym momencie został utworzony filtr o nazwie domyślnej filtr 1. I ponieważ użyłem przycisku zapisz i zastosuj, to został również pokazany wynik wyszukiwania. I proszę zobaczyć, mamy 4 osoby spełniające to kryterium filtrowania. Teraz nazwę filtru możemy sobie zmienić na własną. Nazwisko zawiera, w cudzysłowie napiszę Kowal, taki ciąg znaków. I robię albo tutaj przycisk zapisz, albo robię zapisz i zastosuj. W tym momencie po zamknięciu tej opcji filtrowania, proszę zauważyć, mamy tutaj filtruj i od razu mamy nasz filtr, który przed chwilą utworzyłem, czyli nazwisko zawiera Kowal. I jak on działa? Wyczyszczę najpierw filtry, które mam aktualnie zastosowane w zakładce Osoby i proszę zobaczyć, mamy 17 osób, robię filtruj, nazwisko zawiera Kowal. Od razu mamy szybki dostęp do wyszukiwania danych osób, przefiltrowaliśmy listę 17 osób do 4, które spełniają kryterium filtrowania. Dodatkowo możemy utworzyć inny filtr, znowu wyczyszczę, zrobię dostosuj filtr. I teraz chciałbym zrobić nowy filtr, czyli robię nowy i chciałbym wybrać z tej bazy moich osób tylko osoby, których data urodzenia jest większa od 1950 roku. W tym momencie utworzyłem sobie w kryterium filtrowania, wybrałem atrybut data urodzenia, jest większa, warunek filtrowania i wartość 1950. Filtr nazwę urodzeni po 1950 roku. Jeżeli teraz zrobię zapisz i zastosuj, proszę zobaczyć, mamy osoby, które się urodziły tylko po 1950 roku. Dodatkowo, jak wyczyszczę ten filtr oczywiście i wejdę tu, mamy drugi filtr, który przed chwilą otworzyłem, czyli urodzeni po 1950 roku lub też na przykład nazwisko zawiera Kowal. Już mamy dwa nasze filtry. Tych filtrów możemy sobie tutaj tworzyć oczywiście wiele. Możemy też skorzystać z opcji usuwania filtru,
czyli zaznaczamy dany filtr i go usuwamy, lub też duplikujemy, czyli z warunkiem danym wyszukiwania, kryterium filtrowania, możemy sobie utworzyć kopię jakby tego filtru, wtedy korzystamy z opcji duplikuj, czyli przykładowo urodzenie po 1950 roku, zrobię duplikuj, zostanie utworzona kopia filtra urodzenie po 1950 roku, możemy zmienić jej nazwę, zmienić te warunki, lub też po prostu ten filtr usunąć, czyli klikamy przycisk, zaznaczamy, usuń i tak. W tej chwili to są tak zwane filtry proste, czyli działające na jednym wybranym atrybucie. W tym momencie oczywiście ten działa na nazwisku, a ten filtr działa akurat na dacie urodzenia. Oprócz tego mogę kilka innych prostych filtrów zrobić, czyli na przykład filtr, który pokaże mi, takim ciekawym rozwiązaniem jest tutaj i taką funkcją tutaj, żeby szybko znaleźć, żeby pokazać osoby, które nie mają zdjęcia domyślnego, czyli tego profilowego, tego zdjęcia, które pojawia się w formularzach, na wydrukach i tym podobne, czyli nie mamy takiego filtru. I chciałbym teraz wyszukać taką osobę i stworzyć sobie taki filtr, czyli wyszukać osoby, które nie mają zdjęcia domyślnego. Nic prostszego, wystarczy utworzyć nowy filtr, nazwę go sobie bez zdjęcia i korzystam z opcji zdjęcie domyślne, robię na nie. Jeżeli go zapiszę, proszę zobaczyć, jedna osoba nie ma. I tu faktycznie to zdjęcie powinno być, tak? Nie ma zdjęcia domyślnego. Czyli ta osoba jest bez zdjęcia. I teraz łatwo teraz Państwu będzie stworzyć sobie u siebie w swojej bazie danych takie filtry, żeby na przykład pokazać, do jakich osób jeszcze w ogóle nie mam zdjęcia, tak? Czyli wystarczy właśnie tak, jak przed chwilą zrobiłem, zrobić taki filtr, który będzie zawierał tylko tutaj ten atrybut już taki predefiniowany, zdjęcia domyślne na nie. Nazwałem go sobie jako bez zdjęcia i mamy trzy filtry. Ale to są tak zwane filtry proste, o czym wspomniałem, ale możemy też sobie wyobrazić sytuację, że chcielibyśmy stworzyć filtr złożony, czyli złożony z kilku warunków kryteriów filtrowania. I do tego możemy tutaj zadziałać takim filtrem złożonym, to tutaj byłby ten filtr, który by zadziałał nam na tych czterech różnych atrybutach. Ja sobie wybiorę dla przykładu, pokażę Państwu dwa, czyli chciałbym zrobić tak, na bazie tego nazwisko zawiera Kowal, zrobię sobie duplikuj i zrobię taki filtr złożony i chciałbym, żeby to było, że nazwisko zawiera Kowal i od razu ski, czyli szukam nazwisk, które mają ciąg znaków Kowal oraz ski. Ten sobie, ponieważ zrobiłem duplikat tego filtru, to już mam jedną wartość. Teraz wystarczy, że znowu wezmę, że nazwisko zawiera i ski. W tym momencie, jak zrobię zapisz i zastosuj, proszę zauważyć, mamy wyniki wyszukiwania, że jest Kowal i ski. I co ważne, to jest tutaj, chciałbym na to, żeby Państwo zwrócili uwagę. W tej chwili mamy zastosowany iloczyn logiczny, czyli nazwisko zawiera Kowal i nazwisko zawiera ski. Czyli jest to warunek łączny. To i to. Musi być to i to. I tak możemy do czterech takich filtrów, oczywiście sobie tutaj do czterech atrybutów wykorzystać jakby i zrobić filtr, który zawiera cztery jakby różne kryteria filtrowania, warunki filtrowania. Ale gdybyśmy chcieli skorzystać tu z opcji lub, wówczas należałoby tylko zaznaczyć tą sumę. Czyli to jest tak zwana suma logiczna, czyli w tym momencie ten filtr, gdybym go zapisał i go mogę pokazać Państwu od razu, w tym momencie szukam w nazwisku Kowal lub ski. Czyli będę miał sumę. Proszę zauważyć, mam Kowal i mam też ski. To są te osoby, tak? Czyli zrobiłem w tym momencie sumę logiczną. Ale jeżeli chcę zrobić iloczyn, to wystarczy tą opcję odhaczyć. Oczywiście zapisujemy i mamy kolejny filtr dostępny. Mamy w tej chwili zrobione cztery filtry, czyli nazwisko zawiera Kowal. Mamy bez zdjęć. Bez zdjęcia profilowego tego domyślnego, czyli osoby, to tylko jedną osobę na 17 mam taką. Mogę oczywiście pokazać tą, że zawiera i zarówno Kowal, jak i ski, nazwisko. Ale mogę również pokazać urodzenie po 1950 roku. I tak jak wspomniałem wcześniej, tych
Filtrów możemy sobie tutaj zrobić wiele i od razu z nich korzystać. Macie Państwo tutaj do wykorzystania całą pulę, nie dość, że tych atrybutów, czyli tych wszystkich, które są dostępne w programie Drzewo Genealogiczne, jak również takich predefiniowanych atrybutów, że pokaż tylko osoby zmarłe, tak, nie i tym podobne. Albo na przykład brak współmałżonków. I możemy taki filtr, jeszcze jeden pokażę tu Państwu zrobić, nowy, o nazwie brak współmałżonków. I sobie wybieram brak współmałżonków na tak. I zapisuję. Proszę zobaczyć, mamy trzy osoby. Czy one nie mają faktycznie? Klikamy formularz. Nie mają małżonka, tak? Ani ta osoba nie ma. Bo to są po prostu dzieci, tak? Jeszcze dzieci. W związku z powyższym one po prostu tych współmałżonków nie posiadają. Ale taki filtr mamy, możemy go wyczyścić. I teraz działanie na takiej bazie przy wykorzystaniu filtrów będzie to dużo bardziej owocne. Tak? Możecie Państwo w bardzo szybki sposób sobie utworzyć własne filtry i wyszukiwać po poszczególnych kryteriach już bezpośrednio korzystając tutaj z tego paska i z tej opcji filtru, która znajduje się u góry tutaj ekranu. Ta sama funkcja została zaimplementowana zarówno w związkach, jak i w multimediach. Z tym, że oczywiście w związkach mamy inne atrybuty, ponieważ związki mają inne atrybuty niż osoby, jak i multimedia mają inne atrybuty niż osoby i związki. Możemy tu utworzyć nowy filtr, na przykład po jakimś atrybucie, ale możemy pokazać przykładowo również zdjęcia domyślne, które są lub nie, ale możemy pokazać związki, dla których jest brak dzieci. I na przykład zrobić tak. Mamy u nas związki, związków 7, tak? Tu jest cyfra 7. Więc możemy, szukamy teraz taki filtr i tutaj brak dzieci. Taki sobie filtr utworzę i robię zapisz, zastosuj. O. Czyli nie mam związków, które spełniałyby to kryterium, czyli krótko mówiąc, wszystkie związki u mnie mają dzieci. Ponieważ tak jak wcześniej pokazałem Państwu na przykładzie tutaj osób, mamy oczywiście osoby bez współmałżonków, no ale związki, wszystkie związki, które mamy w bazie danych, mają dzieci. Na tej samej zasadzie możemy oczywiście ten filtr sobie przebudować i możemy zrobić filtr, w którym przykładowo jedna z osób zmarła, pierwsza lub też druga osoba zmarła lub obie zmarły, wybierając te atrybuty. Jeżeli zrobimy nie, czyli brak dzieci na nie, czyli krótko mówiąc filtr zrobimy z dziećmi, to mamy wszystkie nasze 7 związków, które mamy dostępne, ponieważ każdy z nich ma dzieci. Kolejny filtr możemy zrobić na bazie multimediów. Proszę zobaczyć, filtruj, dostosuj. I tu możemy z kolei zrobić filtr, w którym przykładowo możemy wybrać nazwę pliku ze zdjęciem. Ja bym chciał sobie wyszukać coś tutaj. O, powiedzmy, że jest 1982, czyli nazwa zawiera 1982. Jeżeli zrobię zapisz, proszę bardzo, mam wynik wyszukiwania. Oczywiście nazwę filtru bym musiał zrobić, czyli w nazwie 1982. Zapisuję ten filtr i mam już też go, podobnie jak w przypadku osób, związków oraz tutaj multimediów, mam go dostępne tutaj. W nazwie jest 1982. Tu mamy wyczyszczenie filtrów, tutaj przefiltrowanie. W związkach możemy pokazać wszystkie, możemy tylko z dziećmi, no to akurat mamy wszystkie. I tu mamy osoby bez zdjęcia, bądź też inny jakiś parametr, który możemy sobie dostosowywać dowolnie praktycznie w ramach tych atrybutów, które są zawarte w programie Drzewo Genealogiczne. Już niebawem kolejne poradniki, także zapraszam i zachęcam zarazem do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genealogów na stronie internetowej www.plsoft.pl.